Cześć tygrysy, tygrysiątka, widzowie, hejci i ta hołota ze skatepark, która ze mną często rozmawia. Nie będę wskazywał palcem, tylko nadmienię delikatnie, żeby nikt się nie domyślił, bo chodzi, to jest tak, Morgus Mor, Bazyl, Gantorian, to tam jeszcze był, Xenex, o, Marek Optułowicz, już tak, nie będę wymieniał moich największych hejtów, a więc tak, Morgusa, po pierwsze, największy hejt Morgus, drugi największy mój hejt to jest Bazyl, trzeci Wolny, czyli Gantorian, następny hejt, kto tam jest jeszcze, wszyscy to szczególnie piszą pozytywne komentarze pod moimi filmami, są hejci, bo rozumcie, ja lubię tych moich fajnych ludzi, którzy są szczerze jest to cudownie, czyli piszą, jesteś chujem, debilem. A nie, Grzesiek, a nie takie, co się mówi, wiecie, Hando, on jest jak nie jest, ale jest fajny. To jest właśnie hejt. Drugi, Bazyl. Hando, nudzi mi się, to zrobię ci piękny i wyłącznie super takie zdjęcie z twoją małżonką. Do któryś, wszystkie moje dziewczyny się czepiają cię, Bazyl. Masz przesrane. Wiesz u kogo? U dwóch przynajmniej dziewczyn, które są w związku ze mną, albo trzech, nie pamiętam ile mam tych dziewczyn. Masz przesrane za to, że zrobiłeś kilka ciekawych fot z moją przyszłą, niedoszłą małżonką Kiną Czela, która niestety nie wiem dlaczego czepiła się ciebie. Za co? Nie wiem, nie pytam się, nie znam się. Kochani, rok na YouTubie, kurwa, Grzesiu, ja jestem zaisty nieprzeciętną szmatą, skurwielem, debilem, starym dziadem, alkoholikiem, chamem i w ogóle. To są, chciałem wam, właśnie w tej chwili przeznaczyłem wam do wnioskowania komplement, który dostałem od moich widzów. Przeważnie właśnie takie komplementy były, więc dziękuję, fajnie, super. Co jest dziwne, wiele tak zwanych hejtów, czyli Kasica, Ruda Kasica, no największy mój hejt. Bazyl, Marek Optułowicz, który mnie nie cierpi, nienawidzi, nie znosi i w ogóle wnituje, jak widzi lub widzi moje komentarze. Inni ludzie, Wolny, który kurwa mnie kompletnie olewa, codziennie mnie umsobuje. Wujek, aha, no to ten już nie istnieje, okej. Okay. Ale jest pełno osób. Ja szanuję tych, na przykład moi serdeczni widzowie, Polisz Adam, Kina Czewa, kto tam jeszcze, Groźny Bercik, to są moi prawdziwi widzowie. A wy inni hejci, co wy robicie? Wymieniałbym jeszcze więcej moich tych prawdziwych fanów, prawdziwych fajnych widzów, tylko że niestety nie chce mi się pisać na formacie A4. To są miliony, miliony widzów, którzy powiedzieli tak. Jesteś okej. Okay. Tylko ja cię nie sobuję, bo wiesz, bo nie chcę się wywyższać, nie chcę być dumny. Więc co? Po roku znajomości 430 subskrypcji. Same hejty. Reszta ci fajni, a szczególnie Polisz Adam, Kina Czewa, kto tam jeszcze jakieś bydło, jacyś fani. Nie wiem. Słuchajcie, pamiętajcie, po tym roku mówię jedną rzecz do tych moich hejtów. Nie łapkujcie moich filmów. Nie polecajcie mnie. Mam własnych, porządnych fanów. Raz. Jabba the Hutt. Drugie. Motki, popatrzcie, zakręt. Popatrzcie, motki. Tutaj chyba jest wypadek. Chyba jest wypadek tutaj. Tak? Prawdopodobnie to Niger zrobił wypadek. Albo jakiś hamburger.
wiecie co? Za 5 minut skręcę w prawo. Pojadę sobie po wypłatę, skręcę w prawo, kupię sobie podpaski. Nie sobie. Melisa mnie rzuciła. Jakbym Melisa rzuciła, to kupię sobie Melisanę na uspokojenie, gdyż nie mogę sobie stwierdzić, co to jest Melisa. Czy Melisa to była moja koleżanka na uspokojenie? Czy to była moja koleżanka kochani, rok na YouTubie. Pamiętajcie, kto nie kibicuje West Ham United, ten nie ma prawa być moim widzem. A szczególnie Anglia PL, ty wiesz o kim mówię, ty z Arsenalu, Mendo. Dobra, panowie, tak samo Orange County Chopper. Oczywiście mam nadzieję, że Policz Adam mi nie powie, że mam zły akcent. Jeszcze raz powtórzę. Orange County Chopper. Ja mam prawdopodobnie akcent nowojorski lub chicagowski lub akcent kurwa zalaski. Nie jestem pewien. Mi się wydaje, że urodziłem się z tym akcentem i kurwa w ogóle wam mówię dziękuję około 20 osobom, które nie są tak zwanymi martwymi subami, bo dzisiaj w rozmowie na tak zwanej konferencji rozmawiałem z ludźmi, że może ktoś mieć 400, może ktoś mieć 130, 150, 200, 15 subów. Liczą się tylko i wyłącznie te suby w stosunku do nas, prowokatorów, let's playerów, gameplayerów, vlogerów, którzy coś wnoszą. Nie tylko tą jebaną łapkę w górę, tylko komentarz, kontakt. Bo po co my to robimy? Robimy to po to, żeby ktoś powiedział, napisał pod filmikiem. Kurwa, to jest chujowe, beznadziejne. Ale szczerze, chujowe to jest beznadziejne, nie podoba mi się to. Okej, ale bądź tym subem prawdziwym. Gratuluję Morgus Morgorowi. Kamil, cieszę się, że jesteś praktycznie z moim równolatkiem, gdyż ty wczoraj skończyłeś rok na YouTube, ja te 8-9 dni temu. Jesteśmy równolatkami. Życzę ci i jestem pewien, że przegonisz takie coś jak ja i kiedyś zyskasz może taką popularność jak vlogerzy z tej przynajmniej średniej półki, nie mówię z wyższej, bo z wyższej półki vlogerzy mają 400-500 tysięcy subów czy 400 tysięcy subów. W rzeczywistości prawdziwych subów mają około 1000 może. Więc my cieszmy się tym, że mając 100 subów lub tak jak ja 400 kilka, mamy 10 prawdziwych widzów. Życzę wszystkim vlogerom, gameplayerom, let's playerom, jak to nawet nie wiadomo, wszystkim, którzy coś tworzą naprawdę sensownego, by mieli jak najwięcej prawdziwych widzów, nie tak zwanych tylko martwych subów, albo nie takich, którzy są fanatykami tak te debile z PiS-u albo z innych firm, którzy mają tylko klapy na oczach, tak? Obojętnie, czy mu idą, zrobi kupę, kurwa, przed laptopem, przed komputerem, to ja będę mu klaskał, cieszył się, bo to jest, kurwa, wspaniałe. Nie. Bądźmy obiektywni. Bądźmy nawet wredni czasami dla tych, którzy lubimy. Bo ja potrafię skrytykować swojego znajomego, który prowadzi vlogi bądź let's play, gameplay, skrytykuję go, jeśli ja uważam, moim zdaniem, niekoniecznie zdaniem jak wszyscy, uważam, że mi to nie podoba, to mu tak,
to mi się nie podoba. I to jest właśnie prawdziwy subskrybent, a nie jakaś pizda tu i tak, ojejku, moje kochanie, znowu wzięłaś kota, se założyłaś kurwa na szyję. Dobrze ci kupy nie zrobił. Przecież nie, tam musi tak śmierdzić w pewnym pomieszczeniu, że czy ktoś się myje, czy nie, to jest chuj, nieważne. Dziękuję swoim prawdziwym widzom. Jest was naprawdę nielicznych. I miałem tego nie robić, bo rozmawialiśmy na temat na konferencji bądź na live'ie, co to są małe suby. Słuchajcie, teraz mówię do tych, którzy mnie subują, oddają po to, żeby mnie tylko oglądać i zupełnie nic nie zalegować. Wypierdalać. Chcę mieć tylko i wyłącznie subskrybentów, którzy znaczą swoją obecność na moim kanale. Bo jeśli oglądasz mnie, nawet nie łapkujesz, nie mówię o komentarzach, ale nawet nie łapkujesz, nic nie robisz, to na chuj mnie oglądasz? Po to, żeby tylko oglądnąć jako YouTube, weź se kurwa RedTube w człowieku. Wszyscy początkujący, bo tak się uważa, tak samo co początkującego vlogera, wszyscy potrzebują prawdziwych subów, a nie łańca, która ci zasubuje, ogromnie raz, a później macie w dupie kompletnie. Wypierdać. Tak samo zgłaszam się do osób, które nie wiedzą, kogo zasubować. Subujcie kanały młodych osób. Polecam szczególnie kanał Morgus Mor. Chłopak 13-letni stanie się w przeciągu roku półbogiem let's player. Ja tak mówię. A jak wiecie, Dehando, król vlogerów, ma zawsze rację. I jeśli nawet nie ma racji, to ma rację. Dzięki za uwagę.